Cześć, z tej strony Łukasz i witam w nowym nagraniu. Dzisiaj skupimy się na usprawnianiu płynności Waszych wypowiedzi oraz na przełamywaniu bariery w mówieniu. Jak wskazuje nazwa filmiku, jest to praktyka poranna, aczkolwiek możecie ćwiczyć o każdej porze dnia lub nocy, jeśli wolicie. Ja jednak uważam, że warto jest ćwiczyć z rana. Niesie to ze sobą szereg różnych korzyści, na przykład z rana jesteście wypoczęci, przynajmniej w teorii. Wasz mózg lepiej funkcjonuje, łatwiej przyswaja i wchłania różnego rodzaju informacje. I jest też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnośnie time management. Jeżeli ćwiczycie z rana, to nieważne, co się stanie później w ciągu dnia, czy będziecie mieć niezapowiedzianą wizytę, jakieś zakupy dodatkowe, nadgodziny w pracy, czy apokalipsy zombie, wy już zrobiliście coś produktywnego dla swojego angielskiego. Także może dać Wam to jakiś zastrzyk satysfakcji, motywacji. No i pomaga to w budowaniu takich pozytywnych nawyków. Ćwiczenie samo w sobie nie jest jakieś czasochłonne, więc uważam, że na pewno wygospodarujecie te kilka minut z rana. I będzie polegało ono na tym, że będziecie powtarzać po mnie część podświetlonego tekstu. Dlaczego warto robić tego rodzaju ćwiczenia? Po pierwsze, ćwiczycie wymowę poszczególnych słów, zdań oraz, co ważne, przyzwyczajacie się do brzmienia waszego głosu po angielsku. W języku angielskim występuje sporo dźwięków i sporo takich połączeń dźwięków, które jednak nie pojawiają się gdzieś tam w języku polskim, więc tak naprawdę przyzwyczajacie swój aparat mowy do angielskiego. Co więcej, jest to bardzo ważne, osłuchujecie się ze swoim głosem mówiącym po angielsku. Jest to naprawdę ważne dla budowania waszej pewności siebie i pozbywania się takiej nieśmiałości. Jeżeli chcecie spotęgować ten efekt, nagrywajcie się. Dzisiaj każdy ma smartfon, iPhone, whatever i możecie się nagrywać na dyktafonie i później sprawdzać, patrzeć, czy zrobiliście jakieś błędy w wymowie, w ogóle jak brzmicie. Uwierzcie mi, każdy ma tak, że nie lubi słuchać swojego głosu, czy nagrywać się, prawda? Czujemy taki dyskomfort, więc jeżeli nagracie się, osłuchacie się ze sobą, przełamiecie tą barierę w mówieniu. No dobra, już starczy tego gadania, zaczynamy. If you want to learn English, there are many things you can do. Just remember to give yourself plenty of time. Learning a new language is a time-consuming process, but it's also very rewarding and fun. You should start with listening first. You'll learn new words and expressions. Then, try repeating what you hear. Also, try reading books and magazines out to yourself. You won't have to worry about grammar or sentence structure. This will help you improve your pronunciation. Next, try producing your own sentences. Practice makes perfect. The more you practice, the better and more confident you will become. Don't be afraid to make mistakes. They're a natural part of learning process. Another interesting idea might be trying to think in English. You can do this anywhere and anytime.
For example, when you wait in a queue, try to describe what you see around you. Using your smartphone to record yourself is another useful way to improve your pronunciation. It will allow you to correct any mistakes you make. If you want to learn English, there are many things you can do. Just remember to give yourself plenty of time. Learning a new language is a time-consuming process, but it's also very rewarding and fun. You should start with listening first. You'll learn new words and expressions. Then, try repeating what you hear. Also, try reading books and magazines out to yourself. You won't have to worry about grammar or sentence structure. This will help you improve your pronunciation. Next, try producing your own sentences. Practice makes perfect. The more you practice, the better and more confident you will become. Don't be afraid to make mistakes. They're a natural part of the learning process. Another interesting idea might be trying to think in English. You can do this anywhere and anytime. For example, when you wait in a queue, try to describe what you see around you. Using your smartphone to record yourself is another useful way to improve your pronunciation. It will allow you to correct any mistakes you make. Super, możesz sobie podziękować, pogratulować, właśnie zrobiłaś kolejny krok, aby przełamać swoje bariery w mówieniu. Tak jak powiedziałem na początku, wracajcie do tego ćwiczenia i pamiętajcie, practice makes perfect. Ja wiem, że tego rodzaju ćwiczenia mogą być nieco nudne, monotonne, zniechęcające, ale to jest tak jak na siłowni. Tam też wykonujemy pewien ruch przez jakiś czas, nie ma tam żadnych udziwnień. I w ten sposób budujemy mięśnie. Tak samo budujemy umiejętności językowe poprzez ćwiczenie. To nie zawsze musi być fascynujące, to nie zawsze musi być jakieś mega wyszukane. Czasami najprostsze sposoby są najbardziej skuteczne. Okej, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, wiadomo, łapka w górę, komentarz. Jeżeli chcielibyście, abym omówił jakieś inne zjawisko czy jakieś zagadnienie dotyczące angielskiego, napiszcie w komentarzu, ja postaram się coś z tym zrobić i zachęcam do obejrzenia moich innych nagrań, gdzie możecie złapać ciekawe zwroty, ciekawe słówka, a także na mój fanpage i stronę internetową. Znajdziecie tam mnóstwo darmowych materiałów. No dobra, starczy. Na razie, trzymajcie się.